Filtracja zakończyła się względnym sukcesem z zakładanych 13 litrów. Mamy troszkę ponad 12, więc teraz komisyjnie podpalamy i grzejemy piwo aż do 100 stopni, a potem będziemy chmielić. Zanim jednak brzeczka osiągnie 100 stopni, warto jest zmierzyć ekstrakt, żeby wiedzieć, ile się uzyskało plato po filtracji. Zakładane plato to było 9,5. Zobaczymy, czy udało nam się to uzyskać. Zamieszajmy dla pewności. I jakąś taką odrobinkę nakładamy na refraktometr. Zamykamy go. Zakładane było 9,5 i jest dokładnie 9,5. Bardzo się z tego cieszę. Piwa jest odrobinkę mniej, ale to myślę lepsze to, że mamy tyle samo plato, ile chcieliśmy, niż to, że mamy o niecały litr piwa mniej. Wniosek z tego taki, że wydajność naszego zacierania i wysładzanie poszło troszeczkę gorzej niż przeciętna, ale to się zdarza, nie ma się do tym przejmować. Jak widać, brzeczka zachowuje się modelowo, osiągnęła właśnie 100 stopni, a to oznacza, że za 10 minut wrzucamy tutaj chmiel. Mija 10 minuta gotowania, więc wsypujemy około 12 gram chmielu. Mam tutaj całość, sypię tak na oko trochę więcej niż połowę, a resztę wsypiemy pod koniec gotowania. Tym razem nie zmniejszałem tutaj gazu, bo brzeczki jest mniej, nie ma tej obawy, że coś może wykipieć. Koniec gotowania i to dobrze się składa. Wyłączamy palnik, wsypujemy ostatnią dawkę chmielu, za chwilkę zamieszamy, chłodnica już jest w środku w naszym garnku, puszczamy zimną wodę. I jak słychać, wąż się napełnił, woda się leje. Jest ok. Rozpoczęliśmy proces chłodzenia. Za chwilkę zamieszam jeszcze prawie że wrzącą brzeczkę, żeby ten chmiel na aromat wrzucony przed chwilką oddał, co ma oddać. Jest lepsza metoda na oddanie aromatu, ale do tego jeszcze kiedyś przejdziemy. A póki co, tak wygląda proces chłodzenia. Widzieliście to już na poprzednim ważeniu, nie ma co. Tym, co może pomóc w chłodzeniu i co się zdecydowanie przyda w kuchni w tym momencie, jest uchylenie okna. Bo szyby są zaparowane całkowicie i moje okulary przed chwilką też były. Chłodzimy, mam nadzieję, że za 20 minut osiągniemy temperaturę odpowiednią dla zadania drożdży. Okna wszystkie otwarte, chłodzenie powoli dobiega końca, a my sprawdzimy sobie gęstość, jaką osiągnęliśmy. Więc bierzemy łyżeczkę, bierzemy despray i nie popełniając wcześniejszego błędu, pozwolimy łyżeczce troszeczkę odetchnąć, żeby ten despray zdążył wyparować. To ma trwać jakieś 30 sekund, więc widzimy się za 30 sekund. Dobra, chyba już. Minęło 30 sekund. Sprawdzamy. Jak nie, to jeszcze potem przeliczę. Jest lepiej. 12 plato. Będzie to piwo odrobinkę mocniejsze niż zakładaliśmy, natomiast myślę, że w złotówce spokojnie się zmieścimy. Ok. Chłodzenie w tym momencie jest 29 stopni. Jeszcze chwilkę pochłodzimy i zadajemy drożdże, których nie uwodniłem. Sypiemy je tak po prostu do fermentora. Zobaczymy, co się stanie. Może coś wybuchnie, a może po prostu ruszą. Brzeczka ma jakieś 25 stopni. Chłodzenie zajęło niecałe 25 minut, więc całkiem niezły czas. Pora teraz napowietrzyć brzeczkę, czyli przelać ją z tego garnka do tego fermentora, który mam na podłodze. Teraz do stojącego poniżej fermentora wsypiemy drożdże z gozdawy. Oczywiście one powinny być uwodnione. Powinny być. Natomiast wiem, że się nic nie stanie, jak tego nie zrobię. Nożyczki. Saszetka. Siach. Są tam drożdże? Są. Sypujemy. Tak po prostu. Drożdże wsypane. Zamykamy fermentor.
umieszczamy rurkę. Gotowe. Woda do rurki i pod stół. Piwo za złotówkę. Good Morning Ale. Tak właśnie prezentuje się to piwo. Cały proces zważenia tego piwa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno ktoś je dostanie, żeby sprawdzić, jak ono smakuje. I myślę, że to jest fajny przykład na to, że piwowarstwo domowe się opłaca i że piwowarstwo domowe to fajna zabawa, po prostu. To tyle ode mnie, póki co. Do zobaczenia, cześć.